Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rzeczy Piękne. Przy mikrofonie Joanna Zawirucha-Gomułka, a moim gościem jest Marta Pokojowczyk, artystka-malarka, historyczka sztuki, twórczo związana z Wrocławiem, Supraślem i Odemirą. Marta fascynuje się tkaniną i prowadzi w Studio, atelier badawcze, w którym przeplatają się sztuka... Rzemiosło oraz nauki humanistyczne. Dziś prezentuję pierwszą część naszego wywiadu. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękna.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze. Cześć Marto, miło nam gościć w Twojej pracowni w Supraślu. Cześć Asiu. Jesteś z wykształcenia malarką i historyczką sztuki, a także wielką miłośniczką polskiego tkactwa. Kiedy i dlaczego zainteresowałaś się tematem tkaniny i rękodzieła artystycznego? Ukończyłam historię sztuki na Uniwersytecie we Wrocławiu i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu. I tkaniną zaczęłam interesować się podczas realizacji dyplomu w pracowni profesora Andrzeja Klimczaka Dobrzanieckiego w 2013 roku. Do mojej pracowni trafiło wówczas 100 jutowych worów po kawie, które miały metki z Wietnamu, a nadruki z Ameryki Południowej, kilka ziaren kawy w środku, i także przejechały pół świata, żeby trafić do Wrocławia. I ja już wtedy zaczęłam interesować się procesualnym charakterem malarstwa a więc y, niekoniecznie interesował mnie jakby docelowy obiekt, ale sam proces tworzenia obrazu. E, rozprówałam i zszywałam na nowo jutowe wory po kawie, tworząc unikatowe podobrazia e, do obrazów z cyklu Droga, wykonanych techniką mieszaną, taką autorską techniką, przy wykorzystaniu równie haptycznych materiałów jak juta, a więc ziemi, kleju i pigmentów proszku. I powstał cykl obrazów wielkoformatowych 140x150 cm, z taką linią horyzontalną przebiegającą przez środek każdego obrazu. Z juty wykonałam też dwa obiekty, które samoistnie funkcjonowały w przestrzeni. I po dyplomie zaczęłam sobie szkicować jakby takie jutowe obiekty, bo już wtedy czułam, że chciałabym, żeby kolor opuścił podobrazie, a więc, żeby kanwa funkcjonowała samoistnie a kolor jakby znalazł się w przestrzeni i tu też podpatrywałam różne prace rzeźby Anisza Kapura, który jakby umieszcza w przestrzeni galerii takie kubki pigmentu o mocnym kolorze i zadałam takie pytanie jakby co dalej mogę zrobić jeszcze z jutowym worem. Nie widziałam jeszcze tego, że mogę wniknąć w głąb struktury tkaniny, a więc stworzyć ją od pojedynczej nitki. Pochodzisz z Wrocławia, tam się urodziłaś, tam też ukończyłaś studia. Dlaczego więc postanowiłaś przeprowadzić się na Podlasie? To piękny region Polski, ale jednak na uboczu, z dala od wielkich miast, gdzie tętni życie kulturalne. Tak, Asiu, tak jak to ujęłaś, Supraśl jest na uboczu, aczkolwiek dzieje się tu naprawdę sporo. Jak i na całej białostoczyźnie. W Supraślu są dwa muzea, ikon oraz papieru i drukarstwa. Jest organizowany coroczny festiwal Slow Fest, działa teatr Wierszali, a obecnie buduje się nowy gmach biblioteki. Supraśl też jest miastem o tradycji włókienniczej, bo w połowie XIX wieku Zachert wybudował tutaj fabryki włókiennicze i ze Zgierza sprowadził około 200 rodzin tkaczy, włókienników i rozwinął bardzo przemysłowo to miasteczko. I tą pozostałością właśnie po tej tradycji włókienniczej w Supraślu jest na przykład ulica 3 Maja. Brukowana, bardzo ładna ulica, gdzie po dwóch stronach znajdują się drewniane domy tkaczy z dwuspadowym dachem. Na niektórych z nich jeszcze są tabliczki dom tkacza. Co mnie skłoniło, żeby, żeby tutaj przyjechać? Po trzech latach pracy z krosnem tkackim. Rozkręcając Interweave Studio we Wrocławiu, gdzie maszyna przyjechała w 2015 roku w pudełkach z manufaktury, takiej manufaktury z tradycją luet holenderskiej, krosno, które zamówiłam, to krosno wykonane z drewna bukowego. Maszyna, która ma około metra sześciennego, waży 30 kg, ma 12 nicielnic, więc jest dość skomplikowaną, złożoną maszyną, która umożliwia tworzenie wielu rzeczy, różnie, jakby tkanin o różnej, różnym skomplikowaniu. I tak naprawdę zaczęłam. Tworzyć z niczego, a więc maszyna przyjechała do pustej pracowni. Samo ubranie tej, jakby pustej, nagiej maszyny, samodzielnie zupełnie we Wrocławiu, też sprawiło, że, że dużo nerwów. <śmiech> <śmiech> tak, miałam wtedy tylko len biały, taki półbielony mhm. i naturalny. No i przez trzy lata uczestniczenia w różnych wystawach indywidualnych, grupowych, tak. jeżdżenia na festiwale, targi. Po to, żeby jakby stworzyć profil tego studio i, i troszeczkę zobaczyć jakby m, jego charakter, jaki jest odbiór też, e, jakby poczułam, że chciałabym troszeczkę zmienić strategię i wrócić do nauki. Mm -hmm. e, I pomyślałam sobie, że w Polsce na pewno muszą działać ośrodki, w których są prawdziwi mistrzowie, w których są no, nauczyciele tkactwa, którzy poświęcili temu życie i tym się zajmują. I zaczęłam w internecie najpierw szukać takich miejsc. Najpierw zaczęłam od miejscowości Krosno na południu i tam od telefonu do telefonu kierowano mnie dalej. Okazało się, że tam jest chuta szkła. I trzeba po prostu znaleźć inne miejsce, tak prawda? Też na wschodzie, ale na północnym wschodzie. Dokładnie tak. tak. I tam hmm. właśnie piełam się zatem po tej ścianie wschodniej ku tak. północy przez Lublin, aż natrafiłam na Białostoczyznę I natrafiłam na stronę dwuosnowowa.pl, która prezentuje tkaczki z regionu i cały szlak wątku i osnowy. Są tam na stronie zdjęcia numery telefonów, bo atelier tkaczek są otwarte, one organizują normalnie kursy, przyjmują gości, a więc wykonałam kilka takich telefonów i również natknęłam się na obecny Podlaski Instytut Kultury, który organizuje coroczne kursy w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie i tam udało mi się zapisać na kurs Sejpaku. Nic mi ta technika jeszcze wtedy nie mówiła. I na początku chciałam przyjechać tutaj na kilka miesięcy, ale tak jakoś ten mój pobyt zbiegł się z otrzymaniem stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w dziedzinie sztuk wizualnych z projektem tkactwo 3D. I po krótkim namyśle, jakby podjęłam taką decyzję, że chciałabym realizować ten projekt tutaj, a więc w pobliżu e, nauczycieli, w pobliżu tkaczy. Jesteśmy w Supraślu, ale kilka kilometrów stąd na północ znajduje się Janów, stolica tkaniny dwuosnowowej. Czy pobierałaś nauki u miejscowych tkaczek? Tak, tak. Zaraz jak przyjechałam, skontaktowałam się z nestorką tkactwa dwuosnowowego, Teresą Pryzmont, i pojechałam do niej na kilka dni do miejscowości Wasilówka Kolonia. Następnie odbył się kurs. Y wczesnym latem w Sejpaku właśnie w Niemczynie z wspaniałą Sabiną Knoch ze Szczepek jedyną tkaczką na szlaku, która uprawia tę piękną technikę jak to powiedziała moja koleżanka bardzo współczesną technikę i tak jest, że, że ta technika ma taki współczesny vibe, bo tkanina jest jakby złożona z figur geometrycznych i potem jesienią jeszcze odbyłam kurs u Ireny Ignaciuk, chcąc poznać technikę wybieraną perebory. Irena Ignaciuk współpracuje tworząc te tkaniny razem z Lubą Sakowicz. I w Niemczynie nauczyłam się techniki zwanej sejpak. Sejpak pochodzi od słowa sejpać, sejpić, czyli strzępić się jest to technika tak jak inne techniki wykonywane tutaj, tworzona na czterech nicielnicach, ale różnicą w tych technikach jest to, że inaczej, jakby zaprogramowana jest maszyna. I Sejpak jest, ma proweniencję nadbałtycką, litewską, a więc i wzornictwo jest troszeczkę inne niż w tych innych tkaninach. Operujemy tutaj linią skośną. Tkaniny wypełniają takie piękne, zdobnicze rąby, a niekiedy linie skośne zakończone są takimi pazurami, co iście przypomina takie chłodne wzornictwo północy. Wydawać by się mogło, że artystka z takim wykształceniem jak Ty, świadoma swojej roli, Powołania wejdzie na drogę tkaniny eksperymentalnej, zanurzając się w szaleństwo tkackiej materii. Tymczasem ty usiadłaś do krosna i w skupieniu zaczęłaś tkać misterne tkaniny. Zastanawiam się, czy taka decyzja była przemyślana, czy wymagała od Ciebie dużego samozaparcia. Jak to było? Opowiedz mhm. proszę. Tkactwo. Y Przyszło mi dość naturalnie, jak zobaczyłam po raz pierwszy maszynę i usiadłam za krosnem tkackim, to poczułam się bardzo swobodnie i naturalnie um, i w, zaczęła pociągać mnie sama technologia tworzenia tkanin, a więc już nie tyle co sama tkanina. Która też jest jakby fascynującym medium, ale tkactwo ręczne, które jednak wiąże się z logiką, bo to jest ciąg następujących po sobie czynności, które są też bardzo czasochłonne. I powtarzalne. I powtarzalne, tak. Jest tak. to pewien rodzaj medytacji, a więc trzeba lubić czas. Natomiast jest w tym spora doza szaleństwa, może tego nie widać. Ale bardzo dużo można eksperymentować. W momencie, w którym poczułam, że tą substancję, czyli tkaninę, można stworzyć od pojedynczej nitki, otworzyło się przede mną całe spektrum możliwości. I tak naprawdę, żeby spróbować wszystkiego, nie starczy życia. No tak. I jak to, yy, hmm. jak to powiedział też znajomy malarz, yy, taki, który również maluje na ręcznie tkanych kanwach, Powiedział, że tak. Tkactwo to jest logika, a malarstwo to jest chaos. A więc te dwie czynności, te dwie dziedziny mają też wymagają troszeczkę innego w ogóle podejścia do zagadnienia. Natomiast też przeplatają się w sposób dość spójny. Istotą każdej tkaniny jest splot. A więc układ nici pionowych, czyli osnowy i poziomych, czyli wątku. Twoje tkaniny mają różne formy splotu. Czy posługujesz się tradycyjnymi formami splotu, czy pozwalasz sobie na eksperymenty w tym temacie? Mm, jasne, pozwalam sobie na dużo eksperymentów. Tych splotów podstawowych są trzy: to jest splot płótna, e, gdzie wystarczy tak naprawdę dwie nicielnice, żeby stworzyć tkaninę. E, splot rządkowy, skośny, e, m, który też, z którego tworzy się jodełka i wszelkie takie załamania, właśnie, m, diamenty na przykład no i atlas a wszystkie jakby pochodne inne sploty są jakby wariacjami tych splotów to co jest fajnego w tkactwie to to, że to jest taka dziedzina open source czyli otwarte źródło jest bardzo dużo publikacji poświęconych konkretnym technikom bardzo dużo materiałów w internecie także nie jest to żadna wiedza tajemna jeżeli człowiek chce się nauczyć jakiejś techniki to może dotrzeć za niewielką subskrypcją na przykład do kilku takich portali gdzie gdzie może zobaczyć zdigitalizowane wzory i książki tkackie pochodzące z XVIII, nawet XVII wieku. I oprócz eksperymentów w zakresie splotu, też pozwalam sobie na takie eksperymenty w strukturze tkaniny, a więc buduję ją na warstwach. Widziałam Twój zeszyt, w którym rozrysowujesz sploty. Czy to jest sposób na systematyczne dokumentowanie Twojej pracy? Tak, zeszyt to podstawa, jak w szkole. Dokumentuję sploty, zwłaszcza, że i nie tylko sploty, bo rysuję, robię rysunki techniczne, ale też ob wszelkie obliczenia, no bo żeby stworzyć tkaninę i w ogóle zrobić projekt, to należy wszystko obliczyć, a więc zastanowić się nad gęstością nici, Ile tych nici będzie? Potem projektuje się osnowę na przykład kolorystycznie, czyli trzeba ilość nici przed jakby m, początkiem robienia osnowy obliczyć sobie dokładnie, ile tych nici będzie potrzebne, a więc ile nawojów, kiedy należy zmienić kolor. Zabawne właściwie wydaje mi się to, że tych zeszytów mam dość dużo, ale ponieważ nie powielam swojej pracy, tylko zawsze szukam czegoś nowego, nigdy do nich nie wracam. Znaczy rzadko kiedy, więc często nie wiem, co jest w jakim zeszycie. Zaczęłam od niedawna korzystać też z komputera, czyli z takiego softwarea dla tkaczy, który umożliwia troszeczkę bardziej um, szybszą pracę bo nanosi się wszystkie podstawowe elementy wzoru technicznego, a ten wzór ma cztery elementy, a więc jednym z elementów jest to, w jaki sposób nici przechodzą przez struny nicielnicowe. Przez taką strunę takie oczko może przejść tylko jedna nić. Z góry, jak patrzy się na ten zapis, to często przypomina on zapis nut na pięciolinii. Jest taki bardzo muzyczny. Jednym kolejnym elementem wzoru technicznego jest także to, w jaki sposób te niecielnice podwiązane są do pedałów, a tym trzecim ważnym elementem jest to, w jakiej kolejności naciskamy pedały, a więc które niecielnice kiedy się podnoszą i w taki sposób powstaje tkanina. I jakby przed rozpoczęciem tkania no, należy taki wzór techniczny sobie ustalić, zwłaszcza, że sznurków jest 144 mm -hmm. w przypadku mojej maszyny, no, czyli podwiązując te sznurki. A tkactwo to jest kod binarny, to jest jakby zapis kodu takiego zerojedynkowego, a więc podnosi się, nie podnosi. I no, trzeba mieć to zapisane. Natomiast praca z komputerem umożliwia też y, y, szybsze działanie, bo wtedy, jeżeli zmienia się jeden element we wzorze technicznym, to automatycznie zmienia się też ten wzór, czyli, czyli tkanina ulega zmianie. Można też zmieniać kolory, mhm. mieć jakby kilka, kilka tkanin na raz otwartych, więc no, dużo możliwości daje praca z tym softwarem. Mam wrażenie, że jednym z głównych założeń Twojej pracy z tkaniną jest podkreślanie znaczenia i materialności podłoża tkaniny. Mówiłaś już zresztą o tym, prawda? Mm -hmm. Czy możesz coś więcej powiedzieć na ten temat, mm -hmm. rozwinąć ten wątek? Tak, myślę, że słowo podłoże, jakby podobrazie, jest ważnym elementem mojej pracy twórczej. I wydaje mi się, że to jest to takie angielskie groundwork, czyli ta baza, na której wszystko się opiera. Z angielskiego canvas, no bo mówi się oil on canvas. Z kolei ta kanwa w języku polskim też ma inne konotacje, ale na pewno oznacza też tą bazę, to na czym wszystko się opiera. I wydaje mi się, że, że być może wzięło się to stąd, że robiąc kanwy w projekcie Hemp Weavers. Też odkryłam tak naprawdę dopiero po kilku miesiącach pracy z Krosnem, to spektrum możliwości się przede mną otworzyło. Więc zobaczyłam to, że język, że splot jest językiem tkaniny, że można stworzyć tkaninę z pojedynczej nitki, co też już o czym wspominałam. To jest tak, jak liternictwo bazuje na czcionce i można na przykład stworzyć książkę bez ilustracji, ale jedynie na literach, i podobnie jest z tkaniną że można różnym językiem tę tkaninę jakby napisać używając takich samych barw wątku i osnowy. Z jakich surowców wytwarzasz swoje tkaniny, które szczególnie lubisz i dlaczego? Pracuję głównie z lnem, a także z wełną z merynosów. Obrazy, ręcznie tkane obrazy, kanwy 3D i inne jakby takie przestrzenne tkaniny tworzy z lnu. Przędzę zamawiam z europejskich manufaktur, to są certyfikowane przędze. Len jest holenderski bądź szwedzki. Korzystam z pojedynczej nici, bo bardzo ją lubię. Jest cienka i pozwala na uzyskanie efektu transparencji, też jest barwiona na bardzo piękne kolory, które w zestawieniu mogą wywoływać naprawdę ciekawe efekty kolorystyczne. No, len jest też surowcem takim uprawianym od wieków, jednym z pierwszych, surowcem naturalnym, który też wiąże się niejako z malarstwem. Płótna jakby były lniane i nadal są, także dlatego właśnie lubię len. Natomiast tkaniny takie jak szale, chociaż czasami wełnę też wplatam do niektórych obrazów, ona jest też grubsza i inaczej, jakby światło się na niej załamuje. To jest włoska wełna z merynosów, która jakby jest taka, ona ma w opisie, jakby kaszmir-like, że jest mm -hmm. troszeczkę zbliżona tymi właściwościami do kaszmiru. Jest bardzo delikatna i bardzo ciepła, bo cechuje ją termoregulacja. I szale wykonane z tej wełny są, doskonale ogrzewają, ale też skóra się nie poci. Kanwa to słowo klucz. Które otwiera drzwi do twojej oryginalnej twórczości. Dla niewtajemniczonych wyjaśnił, że kanwa to tkanina siatkowa, która używana jest jako podkład do wyszywania. Na przykład włóczką lub też jedwabiem. Czym dla Ciebie jest kanwa? Kanwa jest jakby podłożem, kojarzy mi się z podobraziem, to jest jakby od, od tego półciennego podobrazia zaczęły się czy zaczęła się ta moja droga i poszukiwania, które gdzieś. Skłoniły mnie ku tkactwu. Stosuję to pojęcie w swojej twórczości, na przykład używając też sformułowania kanwa 3D, gdzie jakby te eksperymenty malarskie przeszły w takie formy przestrzenne. Wciąż jednak to słowo kojarzy mi się z, z malarstwem. A że swoją twórczość upatruję jako symbiozę tych dwóch dziedzin sztuki, malarstwa i tkactwa, no to wydaje mi się, że jest to pewnym nawiązaniem też do dziedziny, jaką jest malarstwo. Natomiast kanwa no, jest, jest, jest pewną bazą, na której też coś, coś się opiera w takim metaforycznym jakby z, znaczeniu. Gdzie powstał cykl kanwa hemp, weavers i czego dotyczy? Kanwy mm. hemp, weavers to były pierwsze ręcznie tkane kanwy, które powstały w atelierze Heleny Lurmans w Odemirze na południu Portugalii. Gdzie pojechałam po dyplomie w 2014 roku w ramach takiego transgranicznego programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców? To jest bardzo fajny program, który umożliwia młodym ludziom wyjechanie do doświadczonego przedsiębiorcy, który na rynku istnieje minimum 5 lat, i przez kilka miesięcy można od takiego mistrza przedsiębiorcy uczyć się. I myśmy spędziły ze sobą z Heleną pięć miesięcy i w tym finalnym jakby w miesiącu stworzyłyśmy kanwy hemp Weavers. A więc to takie porozumienie malarza z tkaczem jakby wymyśliłyśmy sobie, że, że właśnie idziemy śladami mistrzów tych obydwu rzemiosł malarstwa i tkactwa I nawiązujemy też do tych surowców, a więc wykorzystywałyśmy len i także zamówiłyśmy rumuńskie konopie wtedy, takie grube, fajne, surowe i tkałyśmy kanwy już wtedy na 24 nicielnicach, które miały stanowić jakby tą bazę dla malarza. Co to był za projekt w Odymirze i czego nauczyłaś się od Heleny? Pojechałam tam z projektem oddzielenia koloru od podobrazia. I wykonałam hmm. przez pierwsze miesiące taką tkaninę czterometrową, którą pomogła mi też wykonać oczywiście Helena. E ta tkanina była też prezentowana na wystawie opowieści Tkaczy Kan we Wrocławiu w 2015 roku, a także trzy osobne kolory, takie duże tkaniny z pasów tekstylnych, przędzy papierowej, bo dużo tam eksperymentowałam też z samą właśnie materią, z różnymi, z różnymi surowcami. Natomiast drugą połowę stypendium przeznaczyłam na, tak jak to było umówione, na pomoc też i wsparcie produkcji Heleny. Natomiast właśnie w tym finalnym miesiącu stworzyłyśmy, stworzyłyśmy projekt Hemp Weavers. Weavers jako tkacze, hemp jako konopie, bo sprowadzałyśmy konopie z Rumunii i właśnie z tych dwóch surowców len i konopie tkałyśmy kanwy. Kanwy o różnych splotach i kolorach. Ja również od samego początku zaczęłam wplatać w te kanwy kolorowe nici lniane. Zadając już sobie pytanie, yy, tak naprawdę, czy kanwa, taka łysa kanwa, utkana bez ingerencji malarskiej, yy, może być już samoistnym dziełem sztuki. I yy, yy, nasz pobyt trwał, ten pobyt trwał yy, pięć miesięcy z Heleną spędzałyśmy bardzo dużo czasu to była wręcz burza mózgów byłyśmy ze sobą prawie 6 dni w tygodniu od, od rana do wieczora więc bardzo dużo rzeczy żeśmy zrobiły wspólnie i nauczyłam się od niej nie tylko fachu, nie tylko rzemiosła ale także tego, w jaki sposób wyprowadzić swój produkt na rynek, a więc w jaki sposób funkcjonować. E, oczywiście od razu zostałam wepchnięta na głęboką wodę, a więc musiałam stworzyć bloga, e, zacząć uczestniczyć w, w różnych mediach społecznościowych, prezentując swoje prace, e, ale też kontaktu z klientem się nauczyłam pewnego rodzaju dywersyfikacji, a więc tego, żeby mieć no, bardzo szerokie pole działania ale też poznałam tam bardzo wielu ludzi z różnych krajów, bo też jest to region, który przyciąga ludzi z całego świata, um, którzy stworzyli swoje własne miejsce pracy, a więc... Um, Począwszy od Heleny, która ma swoje atelier tkackie, jest też taka Argentynka, która stworzyła fabrykę czekolady i sprowadza mm -hmm. kakao z tangeru. Inni znajomi, którzy robią biżuterię z metalu bądź ceramikę, albo grupa ludzi, którzy, zna, którzy markują trasy piesze właśnie na południu Portugalii, trasy takie dla turystów. I to, co zaobserwowałam, to, co we mnie zostało, to właściwie to, że można samodzielnie stworzyć. No swoje miejsce pracy oparte o, o swoje zainteresowania i swój pomysł. Czyli nauczyłaś się od Heleny, jak tworzyć strategię marketingową swojej firmy. Tak, też. Kanwy mhm. 3D są przestrzenne. Jaką funkcję spełniają? Kanwy mhm. 3D to. Y tak, jak mówisz, przestrzenne tkaniny dekoracyjne, mm -hmm. ich m, prototypem jest forma napęczniałego wora. To są takie bulwiaste formy tworzone na krośnie, których głównym tematem jest praca z kolorem i z formą. Projektując kanwy 3D nie odwołuje się do, do pejzażu, do perspektywy, ale eksperymentuje z kolorem bardziej na zasadzie płaskich plam barwnych w dość abstrakcyjny sposób. Kanwy 3D mają wysokość około 150 cm na 70-65 cm i instalowane są na ścianie za pomocą takich przestrzennych stalowych wieszaków, których autorem jest mój tato po ściągnięciu z krosna takich pierwszych kanf i wieszając je na ścianie poczułam, że jednak ta, tracą formę, po prostu ulegają spłaszczeniu i pomyślałam, że fajnie by było, gdyby były eksponowane w pewnej odległości od ściany. I weszliśmy w taki dialog z moim tatą, bo on mi powiedział, że będzie nas słuchał, ale pewnie się nie obrazi, jeśli powiem, że przez to powiedział mi że przez to że zajmuje się tymi tematami on wrócił do swojej prawdziwej pasji Czyli? A więc do projektowania jest wykształcenia inżynierem o, no konstruktorem proszę. maszyn budowlanych mhm. I oglądaliśmy wspólnie architekturę modernistyczną Willem miesa van der Rohe, Franka Lloyda Wrighta, żeby spróbować znaleźć jakby odpowiednią formę, która jednak stoi w kontraście troszeczkę do tej e, takiej nieregularnej formy wora, e, e, tylko jest bardzo geometryczna. I też od początku, kiedy zabrałam się za tkactwo, e, chciałam je prezentować w towarzystwie materiałów innych niż te kojarzone z rękodziełem, a więc materiałów troszkę z innego świata. No i tutaj akurat y, korespondują one ze stalą nierdzewną, ale też z aluminium. Wieszaki y, to są takie konstrukcje ażurowe złożone z pięciu części, które umożliwiają zainstalowanie kanwy 3D w odległości około 10 cm y, od ściany. A to daje już, jakby kanwa wtedy zyskuje tę te, te formę, czyli oddaje nam to, co jakby projektant miał w zamyśle, a więc to, żeby ta forma była, była pełna, a nie spłaszczona. Okazj Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.